Witam widzów mojego kanału. Zanim przedstawię Wam mój najnowszy nabytek, chcę Wam pokazać coś ciekawego, co znalazłem w internecie na stronie edmax.pl. Na tej stronie możecie zapoznać się z rodzajami masek atestowanych oraz stopniem ochrony, jaką ona daje użytkownikowi oraz osobom postronnym. Najpopularniejsza maseczka chirurgiczna zapewnia zaledwie 50% ochronę i może być też najkrócej stosowana, bo zaledwie do 4 godzin. Maski tzw. antypyłowe też nie dadzą Wam 100% ochrony. Natomiast mogą być używane nawet i przez 8 godzin. Natomiast maski stosowane przez służby medyczne chronią tylko użytkownika. Szkoda, że w tym zestawie nie było masek przeciwgazowych z filtrem węglowym. Dziś chciałem się pochwalić swoim nowym nabytkiem do schronu. Niektóre osoby w swoich komentarzach zarzucały mi, że w schronie nie ma odpowiednich warunków sanitarnych. Postanowiłem to zmienić. Po pierwsze, zwiększyłem zapasy żywności wewnątrz, dokupując racje żywnościowe Wojska Polskiego. A po drugie, po poszukiwaniach w internecie zakupiłem toaletę turystyczną. Jest to model z 21-litrowym pojemnikiem na odchody. Powyższy model znalazłem na Allegro i zakupiłem za sumę 269 zł. Wraz z toaletą przyszły trzy płyny, które używa się do jej obsługi. Sama toaleta nie zajmuje dużo miejsca. Przygotowałem już wcześniej na nią miejsce w jednym z rogów schronu. W razie konieczności strefę sanitarną oddzielę od reszty za pomocą jakiejś przesłony albo z koca, albo zasłony z tkaniny. Na wszelki wypadek zakupiłem dodatkowy płyn do toalet turystycznych, ale jeszcze nie rozpakowałem i nie używałem, więc nie potrafię nic powiedzieć na ten temat. Obok deski klozetowej toaleta ma wlew płynu płuczącego oraz pompkę do jego przypompowywania. Pojemnik dolny do jego napełnienia opróżnia się do szamba. No tu na pewno będzie problem, jeżeli będziemy zmuszeni go używać przez dłuższy czas. Ale myślę, że można wypracować sposób jej miarę umiarkowanego użytkowania. I tak do mojego zestawu ratunkowego dołączył nowy obiekt. Myślę, że w tym małym obiekcie spełni swoje zadanie. Zapraszam do komentarzy i do zobaczenia w następnym odcinku.